Witam, witam wszystkich. Dzisiaj pochodzę po takiej wodzie dla odmiany. Posprzątam, zobaczymy co tutaj wyjdzie. Przepięknie, tu jest cisza, spokój. Jedyne co to aż wstyd, znaczy wstydno. Niestety buraków nie brakuje. Zamiast zabrać ze sobą, to zostawić najlepiej pod drzewem. No ale cóż, taki kawałek plażyczki. O, tutaj zamierzam też pochodzić. O, z wierzchu może coś, bo już idąc tutaj znalazłem jakiegoś tam grosiaka. Niestety nie wziąłem kamery. Filmuję telefonem, także jak coś znajdę, to będę pokazywał. No to do zobaczenia. Pierwszy sygnał. Dwie łuski. Takie. Jedna chyba tam mniejsza od KBKS-u. Druga parabelum. Dobra. Szukamy dalej. I jest monetka. Co to będzie? A, piąteczka. 5 zł. PRL. Rok 76. Stan ładny. Mnóstwo śmieci żelaznych, szkieł. Ciężko się tutaj szuka. Dobra, na razie. Kolejna łuska. Tym razem większa. Kurczę, ale ja tu przyjechałem biżuterii szukać, a nie łusek. No, no ale przynajmniej takie rzeczy wychodzą. Dobra. Do zobaczyska. To taki ołowik wyszedł i kapsle zaczęły się pojawiać. Fajny taki, ciężki. Na ryby się przyda. No nic, szukamy dalej swojej pierwszej biżuterii. Była piąteczka. Jest i dwójeczka z PRL-u. Rocznik. No ja nie zobaczę bez okularów, ale no, w telefonie na pewno skupiło, także. Fajnie. Także dwie monetki, ołów i łuski, to wszystko. Zaraz wychodzę na brzeg i na brzegu trochę pochodzę. Na razie. I króciutkie podsumowanie z dzisiejszego wypadu. Ogólnie miejsce strasznie zaśmiecone. No i nic ciekawego nie wpadło. Śmieci, czyli zrywki, gwoździe. Tu jakieś, nie wiem co to, jakieś też śmieć, szkło, kapsle od słoika, tu jakieś folie. No i z tych ciekawszych, no to PRL-ki dwie. Jedna jednogroszówka, jeszcze miałem dwugroszówkę, ale gdzieś ją posiałem. Ołów jeden. No i te cztery łuski.
Wszystko. No i niestety Gareth mi zamógł, także będę musiał go reanimować w domu. Mam nadzieję, że nie będzie problemu. Od razu go wyłączyłem, także jadę grzebać się. Na razie, pozdrawiam.